Do Fortnite'a właśnie została wprowadzona nowa aktualizacja, dzięki której w grze pojawiło się ogrom i to dosłownie ogrom nowości, a w tym współpraca z Nike'em, informacje o powrocie Kratosa, sekretne style karnetu bojowego, darmowe nagrody oraz ogrom innych nowości. Cześć wszystkim, z tej strony nie kto inny, kod Migao, i witam was na kolejnym odcinku z nowej aktualizacji. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę tego wczoraj Poprzedniego konkursu na prezent za 300 V dolców i spokojnie, bo dzięki temu, że tak chętnie wpisujecie kod Kicia w sklepie, dzisiaj do wygrania macie też prezent ze sklepu za te 300 V dolców. Żeby wygrać trzeba zostawić standardowo łapeczkę do góry pod tym filmem, suba z dzwonem na kanale i koniecznie kotkicie w sklepie, tak jak te kozaki w Kiftle, a w komentarzu musicie podać ważnik z gry, a wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro, a teraz przejdźmy już do filmu. No i tak moi kochani, jak większość z Was bardzo dobrze wie, dokładnie dzisiaj rano do Fortnite'a została wprowadzona kolejna wielka aktualizacja obecnego sezonu, która w porównaniu do tej poprzedniej wprowadziła nam do gry ogrom zmian i nowości. Dzisiaj postaram wam się przedstawić wszystkie te najważniejsze nowości jakie trafiły do gry, a w tym przedstawię Wam również wszystkie darmowe nagrody jakie pojawiły się dla graczy, lecz na początku zaczniemy sobie od tych najważniejszych zmian. Pierwsza nowość, która trafiła do gry zaraz po wydaniu tej aktualizacji to nic innego jak wszystkie sekretne style karnetu bojowego. I wszystkie nowe macie widoczne teraz na ekranie i są one dla wszystkich posiadaczy karnetu. Od ponad 150 poziomu. A skoro mowa tutaj o skinach, to tak, jeszcze przy okazji, teraz na ekranie macie widoczne wszystkie i to dosłownie wszystkie przedmioty kosmetyczne, jakie zostały wydane wraz z tą aktualizacją, i spodziewajcie się, że niebawem trafią one do sklepu. Kolejna zmiana, jaka została wydana wraz z tą aktualizacją, to nic innego jak dalsza część współpracy Fortnite'a z Nike'em, o której dowiedzieliśmy się jeszcze przed wydaniem tej aktualizacji, i wszystko to pojawiło się. Na ich oficjalnym Instagramie. Dowiedzieliśmy się tam, że do Fortnite'a trafi mapa kreatywna związana z Nike'em, i tak też się stało. A żeby to było mało, mieliśmy otrzymać również przedmioty kosmetyczne związane z tym wszystkim, i teraz w tle macie wszystkie nowe przedmioty. Moim zdaniem prezentują się one naprawdę bardzo fajnie i sam trzymajemy te przedmioty od Fortnite'a, za co naprawdę bardzo i to bardzo dziękuję, lecz kochani, przy temacie przedmiotów kosmetycznych musimy sobie pozostać, bo mam dla Was bardzo. Bardzo ważną informacja. A dokładniej, jeszcze dzień przed wydaniem nowej aktualizacji w internecie pojawiły się informacje na temat nowych zakładek sklepu z przedmiotami. I teraz w tle macie informacje, jakie dokładnie zakładki zostały zaktualizowane i które skiny wrócą do sklepu. Między innymi mamy tam takie przedmioty jak Jujutsu Kaisen, Dragon Ball, John Wick i kochani, chyba nikt się nie spodziewał, że w zakładkach tych pojawi się Kratos i rzeczywiście tam się pojawił, co oznacza, że jego. Skórka niebawem powróci do sklepu. Co ciekawe, o jego temacie informowałem Was kilka dni temu na kanale, dokładnie na tym filmie tutaj, i wspomniałem tam właśnie, że po którejś kolejnej aktualizacji, gdy będą nowe zakładki, może pojawić się też zakładka Kratosa i jak widać, oto właśnie ona. O całym temacie poinformowali nas nawet likerzy na Twitterze, którzy potwierdzili ten temat i co ciekawe, spodziewajcie się, że do gry trafi jeszcze jedna skórka związana z tą współpracą, dokładnie ta tutaj i co najważniejsze, to no to off W temacie przedmiotów kosmetycznych i nowej współpracy z Nike'em to chyba wszystkie najważniejsze informacje i teraz pozostawmy sobie już temat skinów i przejdźmy sobie do zmian, jakie pojawiły się na wyspie, bo pojawiło się kilka fajnych rzeczy. Zaraz po wydaniu nowej aktualizacji na wyspie Fortnite pojawiło się kilka nowych przedmiotów i między innymi gracze otrzymali Digla, który występuje w klasie od niebieskiej do złotej, a żeby to było mało otrzymaliśmy również złotego. Bananka. Banan ten po zjedzeniu leczy nasze HP do 100, czyli działa tak jak apteczka, lecz przy okazji daje nam efekt wyższego skoku i większego sprintu, co działa bardzo fajnie, lecz co ciekawe, nie są to jedyne nowe przedmioty, jakie trafiły na wyspę. Poza nimi gracze otrzymali jeszcze nowego mitycznego tomigana od Midasa, który występuje tylko w jednej sztuce na cały mecz i jesteście w stanie go zdobyć za golda od Midasa na jachcie i wystarczy sobie tam polecieć i go normalnie od niego Kupić. Teraz jednak poruszymy sobie temat kilku darmowych rzeczy, jakie gracze otrzymali wraz z wydaniem tej aktualizacji. I pierwsza, a tak naprawdę kluczowa darmowa nagroda, jaka się pojawiła, to 1000 V-Dolców i ja też przykładowo je otrzymałem. Do teraz nie wiadomo, za co gracze otrzymali te 1000 V-Dolców, ponieważ komunikat przy ich odbiorze informuje nas tylko dzięki, że grasz w Fortnite. I to wszystko, a na Twitterze nie pojawiły się żadne i to dosłownie żadne informacje w tym temacie. Gracze stawiają, że albo V-Dolce trafiły za ekipę Fortnite, co mi tutaj trochę nie pasuje, albo jako rekompensata za problemy na start sezonu, albo dostali je za ponowną zmianę płyt muzycznych na ścieżki jamowe, lecz nic się nie zmieniło w tym temacie. Cały ten temat zostanie nam najpewniej wyjaśniony w najbliższych dniach, tak więc wyczekujcie. I co ciekawe, już na dniach gracze otrzymają dokładnie te trzy darmowe nagrody na konto i będziecie mogli je zdobyć za specjalne zadania, które trafią do Fortnite. Tonighta. Wszystkie pozostałe darmowe nagrody przedstawiam Wam na filmie jutro, tak więc wyczekujcie, bo poza tymi nagrodami tutaj jest jeszcze ogrom innych, które jestem w 100% pewne spodobają Wam się mocno, lecz spokojnie, bo to nie koniec ważnych zmian. Kolejna zmiana, jaka trafiła po tej aktualizacji, to wszystkie przedmioty do ukrytego skina karnetu bojowego. I teraz w tle macie widoczne wszystkie jego pozostałe przedmioty, a sama skórka trafi do gry wcześniej i ma zostać wydana w kolejny Wtorek. Wraz z trafieniem ukrytego skina karnetu gracze otrzymają jeszcze dodatkowo nową moc od kory, której działanie macie widoczne teraz na ekranie. I co ciekawe, zdolność ta, poza tym, że będzie atakowała przeciwników, będzie nas zleczyła po wejściu do wody. Co do karnetu z nagrodami, to obecnie nie pojawiły się żadne szczegóły, lecz wydaje mi się, że cała pełna współpraca z awatarem Legendą Anga trafi do gry dopiero po kolejnej aktualizacji i wtedy dostalibyśmy karnet z nagrodami oraz pozostałe. Skin. Ostatnie zmiany, jakie trafiły do trybu podstawowego, to zmiany w balansie, o których dało znać oficjalne konto Fortnite. A. I przykładowo od tej aktualizacji snajperki nie wypadają już w klasie zielonej i niebieskiej i są tylko złote i fioletowe. migane ma większe obrażenia i prędkość strzału, DMR łowczyni ma zwiększone obrażenia o 1,2. Łańcuch Hadesa ma teraz zwiększone obrażenia podczas przyciągania celów, a szybka, automatyczna pompa ma teraz mniejsze zasięg. Trafienia w przeciwnika. Na sam koniec przygotowałem dla Was zmiany i nowości, jakie zostały wprowadzone do pozostałych trybów, czyli do trybu LEGO oraz trybu wyścigowego, i na początku zaczniemy sobie od LEGO, ponieważ o dziwo zostało tam dodanych kilka fajnych rzeczy. Jedna z kluczowych to nic innego jak pojazdy i gracze od startu tej aktualizacji, mogą stworzyć swoje własne auta i co najważniejsze mogą nimi jednocześnie sterować, co jest mega kozackie, a poza tym otrzymaliśmy całą partię kolejnych. line of skin of. w trybie wyścigowym, zaś gracze otrzymali od Fortnite'a kilka nowych map do ścigania i wszystkie z nich macie widoczne bezpośrednio w grze, a żeby to było mało, do gry trafiło nowe auto, dokładnie te tutaj. Jest to auto z roketa i jeżeli tam je mieliście, to je dostaliście też w Fortnite'a. Na obecny moment są to wszystkie znane nam zmiany i nowości, jakie trafiły do gry dokładnie dzisiaj, lecz spodziewajcie się, że w najbliższych dniach jeszcze sporo rzeczy wycieknie, a to co tam się dokładnie pojawi, będę dawał wam znać na bieżąco i spodziewajcie się, że mniej więcej jutro na kanale pojawi się odcinek, w którym przedstawia wam wszystkie darmowe nagrody po tej aktualizacji. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry. O ile w ogóle wam się spodobał, pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów. No i nie zapomnijcie o kodziku kicia w sklepie, tak jak te kozaki na początku. A my widzimy się już dzisiaj na live'ie wieczorem i jutro na filmie po południu. Yo!